3 listopada prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner odwiedził Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Wizyta zakończyła się spotkaniem z rektorem AWFIS profesorem Pawłem Cięszczykiem. Przyjaźnimy się z rektorem waszej uczelni tutaj, więc znalazł dla nas chwilę czasu na spotkanie takie o charakterze prywatnym. W latach 70. wtedy jako zawodnik kadry kombinacji norweskiej 8 lat z rzędu mieliśmy tutaj zgrupowania, zawsze w sierpniu kondycyjne zgrupowania tutaj po tych górkach wszystkich dookoła obiegaliśmy te góry i zawsze to był jeden z przyjemniejszych zgrupowań w tym okresie. Tutaj jeszcze nie było takiej gęstej zabudowy, więc nad morze przedostawaliśmy się przez pola dosłownie, prawda? Teraz to jest wszystko zabudowane. No, odwiedzaliśmy tutaj Katedrę Oliwską oczywiście też przy okazji, no i zawsze wyjeżdżaliśmy stąd naładowani, że tak powiem, wytrzymałościowo, bo kombinacja norweska to skoki narciarskie połączone z biegami narciarskimi. Dwudziestego 22 października w Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Akademicka dojrzałość podstawą sukcesu sportowców AZS. Konferencja została zorganizowana z okazji stulecia AZS Gdańsk. Obok wystąpień wybitnych naukowców i sportowców nie zabrakło uroczystych momentów jak wręczenie listów gratulacyjnych olimpijczykom i wspólnej sesji zdjęciowej. Organizatorami konferencji byli Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klub Sportowy AZS AWFIS w Gdańsku. Pięknie, wzruszająca. Nie tylko, że można wspominać dawne czasy i w ogóle wiele pokoleń, a najważniejsze jest to, że jest to młode pokolenie, że są studenci, którzy tego słuchają i tutaj wśród nas się kręcą, więc jakby ten duch nie tylko olimpizmu, ale chyba takiego ducha sportowego, czyli zawsze iść do przodu, zawsze się poprawiać, pracować nad sobą, to wydaje mi się też jest element takiej akademickości życia, więc jestem bardzo i trochę wzruszony, ale też bardzo szczęśliwy, że tu jestem. W sobotę 23 października odbyły się 4 regato Puchar Rektora AWFIS. Walka na wodach Zatoki Gdańskiej była niezwykle zacięta. Gratulujemy najlepszym żeglarzom, wszystkim uczestnikom, dziękujemy za wspaniałą atmosferę. W dzisiejszych regatach wzięło udział 6 załóg. Bym powiedział dzielnych załóg, bo pogodę mieliśmy bardzo iście żeglarską, dużo wiatru, sporo fali. Rozpoczęliśmy na Zatoce Gdańskiej. Niestety wiatr tak się wzmógł i powstała dosyć wysoka fala. Wiatr sięgał 26-27 węzłów, więc przenieśliśmy regaty na obszar zalewu Wisły Śmiałej i tam dokończyliśmy. Na Zatoce mieliśmy 2 biegi regatowe, natomiast na rozlewie Wisły Śmiałej 3. Załogom humor myślę, że dopisywał trochę, co niektórzy się najedli strachu podczas wchodzenia w główki wejścia Wisły Śmiałej, ale myślę, że wszyscy zadowoleni. Karolina Miller, studentka AWFIS w Gdańsku, wywalczyła brązowy medal w Pucharze Europy Seniorek w judo, które odbyły się w Dubrowniku. Startująca w kategorii do 70 kg Polka w pięknym stylu w pojedynku o brązowy krążek pokonała Rumunkę Serafinę Moskalu. Sam wynik Karoliny jest to naprawdę ogromny sukces, 3 miejsce w Pucharze Europy, ale rzeczywiście cieszy ta wygrana z Rumunką, tym bardziej, że z tą Rumunką przegrała w Zagrzebiu w tym roku i teraz bardzo szybko sobie z nią poradziła, świetnie ułożyła ciało i walka trwała kilkanaście sekund, więc to jest na pewno ogromny sukces, że wygrała na dzień dzisiejszy z wyżej notowaną zawodniczką. Dołącz do klubu sportowego AZS AWFIS. Członkostwo w klubie sportowym AZS AWFIS Gdańsk wiąże się z miłym akcentem w postaci pakietu startowego skompletowanego we współpracy z nowymi partnerami klubu.
Na początku każdego roku akademickiego wznawiamy członkostwo w Akademickim Związku Sportowym z przynależnością do klubu sportowego AZS-AWFIS. Nowością, którą przygotowaliśmy w tym roku, jest pakiet startowy dla każdego członka naszego klubu, dla każdego klubowicza i dotyczy to nie tylko studentów, ale każdego sportowca. Mam nadzieję również docelowo większe grono studentów i pracowników naszej uczelni. W pakiet startowy wchodzi kilka korzyści, które przygotowaliśmy dla każdego naszego klubowicza i są to różnego rodzaju vouchery, pakiety, zniżki. Cała rejestracja w klubie jest bardzo prosta. Wystarczy wejść na stronę azsawfis.pl, znaleźć zakładkę legitymację i poprzez zakładkę legitymację przechodzimy do systemu Planeta AZS, który jest systemem Akademickiego Związku Sportowego. Tam szukamy klubu sportowego AZS-AWFIS w Gdańsku, szukamy odpowiedniej sekcji sportowej. Przede wszystkim do grona akademickiego jest dedykowana studentom, czyli legitymacja studencka oraz legitymacja dla zajęć rekreacyjnych, rekreacja. Te dwie są najbardziej istotne z punktu widzenia uczelni. No i teraz wybieramy sobie, czy plakietkę swoją bierzemy fizyczną, czy może wystarczy nam wersja elektroniczna.